Dostawcą serwisu w obiektywie jest firma handlowo-usługowa Ryszard Czajkowski, dostawca najtańszego paliwa dla rolników i przedsiębiorców z dostawą do domu. Sponsorem jest sklep komputerowy Lechcom, ulica Konery 9 w Lubaczowie, dostawca kas i drukarek fiskalnych w powiecie lubaczowskim. Zapewnia kompleksową obsługę, oferuje sprzedaż drukarek i kas fiskalnych wraz z oprogramowaniem, a także szkolenia z obsługi oraz przeglądy ustawowe, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Nowo otwarta sala zabaw Kolorowe Pięterko w Lubaczowie zaprasza. Sala oferuje m.in. możliwość zabawy dzieci pod okiem animatora, a także wypożyczanie strojów, zabawy firmowe, animacje podczas okolicznościowych imprez, animacje dzieci z dojazdem do restauracji podczas wesel czy poprawin, a także urodziny lub imieniny w sali. W sali na dzieci czekają m.in. kolorowe zabawki, gry zręcznościowe, taniec, śpiew, zabawy plastyczne, modelowanie balonów czy pokazy wielkich baniek mydlanych i zabawy z chustą animacyjną. Sala zabaw Kolorowe Pięterko Monika Komenda, ulica Pułkownika Dąbka 2B w Lubaczowie. Telewizja Lubaczów, Iwona Buczko. Witam Państwa w najnowszym wydaniu naszego serwisu informacyjnego. W czwartek 30 listopada Miejska Biblioteka Publiczna w Lubaczowie podsumowała tegoroczną edycję konkursu Wiem wszystko o mojej miejscowości. Jest to konkurs, który od 20 lat zachęca młodzież do poznawania historii swojej najbliższej okolicy. Głównym celem konkursu już od lat jest zachęcenie uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i obecnie uczniów klas siódmych szkół podstawowych naszego powiatu do poznawania historii, tradycji i kultury regionu, twórcze zainspirowanie młodzieży do badań oraz dokumentowania dziejów swojego miasta, a ponadto wyłonienie młodych talentów historycznych, plastycznych i fotograficznych. Tegoroczną edycję konkursu zorganizowała Miejska Biblioteka Publiczna w Lubaczowie wraz z Urzędem Miasta Lubaczowa, Powiatowym Centrum Kultury w Lubaczowie, Muzeum Kresów w Lubaczowie, Towarzystwem Miłośników Ziemi Lubaczowskiej oraz Fotocentrum Cyfrowym Henryk Wacnik. W tym roku na konkurs wpłynęły 133 prace w kategorii historycznej, plastycznej oraz fotograficznej, których autorami było 142 uczniów. W wyborze nagradzanych prac, jak co roku, brało udział profesjonalne jury. W skład komisji plastycznej weszli Janusz Szpyt, artysta plastyk z Lubaczowa, oraz Stanisław Sobczyk, również artysta plastyk, instruktor Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie. W skład komisji historycznej weszli natomiast dr Zygmunt Kubrak, historyk, regionalista, miłośnik ziemi lubaczowskiej oraz emerytowany dyrektor Muzeum Kresów w Lubaczowie, Ryszard Antonik, historyk i emerytowany dyrektor Gimnazjum nr 2 w Lubaczowie oraz Dariusz Sałek, historyk z Muzeum Kresów w Lubaczowie. W skład komisji fotograficznej weszli natomiast Tomasz Michalski, fotograf i miłośnik roztocza oraz ziemi lubaczowskiej i Henryk Wacnik, od wielu lat właściciel studia fotograficznego, fotograf i filmowiec. W tym roku za najlepsze prace oraz drugie i trzecie miejsca w konkursie historycznym, plastycznym i fotograficznym młodzież otrzymała nagrody finansowe w wysokości kolejno 400, 300 i 200 zł, a także statuetki, nagrody książkowe i kubki promocyjne. Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy, książki i kubki promocyjne. W konkursie historycznym pierwsze miejsce zajęła Julia Borowiec za pracę Kino 10 Muza ze Szkoły Podstawowej w Oleszycach. Julia startowała także w pozostałych dwóch kategoriach w tegorocznej odsłonie konkursu. Przed chwilą przewodniczący komisji mówi, że to praca bardzo taka przemyślana i dojrzała. Powiedz, jak wpadłaś na to, żeby akurat opisać tą kwestię związaną z kinem? Znaczy, ja długo szukałam inspiracji do tego konkursu i po prostu był pewien film, kiedyś nakręcony, dokumentalny o kinie w Olszycach właśnie, jak pan Roman Puka próbował w 2007 bodajże roku to było i próbował odnowić, wtedy jeszcze to było kawiarnia, długa historia była wtedy. I został nakręcony film dokumentalny i ja po prostu obejrzałam, jakoś trafiłam tak wchodząc w internecie na ten film i stwierdziłam, że to jest idealny temat, jakby tutaj moja okolica. Pan Roman też, znałam go, mieszkam praktycznie na tej samej ulicy co ja, także jakoś tak miałam łatwy dostęp do informacji, dużo pan Roman miał dokumentów. To jest konkurs Wiem wszystko o mojej miejscowości. Czy ty możesz tak o sobie powiedzieć, że o Oleszycach, czy też o okolicach wiesz już wszystko, czy jeszcze są jakieś obszary nieodkryte przez ciebie? Nie, ja
Nawet nie mogę powiedzieć chyba, że dużo wiem, bo jakby interesuje się trochę, ale na pewno jest jeszcze wiele historii, których warto je poznać, tak? Startowałaś w tym konkursie tegorocznym w każdej z kategorii. Powiedz, co przygotowałaś w pozostałych kategoriach? Na konkurs przygotowałam zdjęcia, to przedstawiające bunkry z linii Mołotowa, bunkier 1, w Starych Oleszcach znajdujące się. Nie liczyłam na dużo w tej kategorii, mogę tak powiedzieć, bo po prostu przyłożyłam się najbardziej do prezentacji. W kategorii plastycznej narysowałam wnętrze cerkwi w Starym Dzikowie. Pojechałam z moimi koleżankami, które robiły prezentację też o Starym Dzikowie, o cerkwi i jakby robiłam z nimi zdjęcia do tej prezentacji, żeby zamieścić i wyszło nam bardzo, bardzo ładne takie zdjęcie i jakoś tak też postanowiłam, że narysuję akurat ten kadr. Drugie miejsce wywalczyła Wiktoria Kołodziej za pracę Pomnik Wolności w Choryńcu-Zdroju ze Szkoły Podstawowej w Choryńcu-Zdroju, a trzecie miejsce ex aequo zdobyły Justyna Rokosz i Wiktoria Froncik za pracę Dawne Dzieje Suchej Woli ze Szkoły Podstawowej w Oleszycach oraz Angelika Rębacz i Aleksandra Janczura. Za wspólną pracę Ludzie ludziom zgotowali ten los ze Szkoły Podstawowej w Oleszycach. Jury fotograficzne pierwszym miejscem nagrodziło Dominikę Gmiterek za komplet fotografii Kapliczka w Narolu z zespołu szkół w Oleszycach. Drugie miejsce zajęła Maja Furgała za komplet Stary Młyn w Lubaczowie z zespołu szkół w Oleszycach, a trzecie miejsce Anna Nepelska za komplet fotografii Krzyż na Polance Choryńskiej Samotnik ze Szkoły Podstawowej w Choryńcu-Zdroju. W konkursie plastycznym pierwsze miejsce zajął Łukasz Babi ze Szkoły Podstawowej w Łukawcu, drugie Anna Hec z zespołu szkół w Rudzie Różanieckiej, a trzecie Justyna Truchman ze Szkoły Podstawowej w Łukawcu. Konkurs 20 lat temu zainicjował ówczesny dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie, świętej pamięci Jan Bogusz oraz Roman Ogryzło. Przez kilkanaście następnych edycji uczestnicy rywalizowali w kategorii historycznej i plastycznej. Z czasem do konkursu dopuszczono także prace multimedialne i dołączono nową kategorię – prac fotograficznych. W 2017 roku w Polsce wciąż istnieje skrajna bieda. Wolontariusze Szlachetnej Paczki wyruszają, by ją odkryć. Docierają do konkretnych osób, poznają ich historię i potrzeby. A pomóc może każdy z nas. My sprawdzaliśmy, jak tegoroczna akcja Szlachetnej Paczki wygląda w powiecie lubaczowskim. Ile rodzin oczekuje na pomoc i kto może je wesprzeć. Dzięki za mądry wybór, za rozwagę, wrażliwość, odpowiedzialność i za ten niesamowity gest wzięcia odpowiedzialności za los ludzi, którym dziś jest trudno, którzy dziś mają porażkę. Akcja Szlachetna Paczka opiera się na bezpośrednim kontakcie profesjonalnie przeszkolonych wolontariuszy z rodzinami, które potrzebują pomocy i dla których może być ona impulsem do zmian. Konkretni ludzie docierają do konkretnych rodzin, a cały proces zaczyna się od dogłębnego poznania historii danej rodziny i mechanizmu, który wpędził ją w biedę. W tym roku również w powiecie lubaczowskim są rodziny, które oczekują na pomoc. Są też na szczęście wolontariusze, którzy tę pomoc organizują i darczyńcy, bez których nie byłaby ona możliwa. Zgłoszonych było ponad 40 rodzin. 22 wolontariuszy przez 2 miesiące odwiedzało rodziny. Zgłoszone czy to przez MOPSy, GOPSy, Caritas, szkoły, sołtysów, jeszcze kogo? No i ludzie prywatni. I przez sąsiedzi. Ludzi prywatnych sąsiadów. 32 rodziny obecnie zostało już zakwalifikowanych i darczyńcy już wybrali te rodziny. Jedna oczekuje jeszcze na sprawdzenie w rejonie i opublikowanie, ale darczyńca już jest dla tej rodziny. Także wszystkie rodziny, które zostały włączone do programu, otrzymają pomoc. No niestety były też takie zgłoszenia, że rodzina nie kwalifikowała się, ponieważ albo próg przekroczony był, albo jeżeli rodzina sama się zgłosiła, to Szlachetna Paczka tej pomocy nie udziela, ponieważ nie jest to pomoc GOPS. Typu GOPS. Z takiego ogólnopolskiego raportu Szlachetnej Paczki to wiemy, że no niestety widać, że w Polsce wciąż ta taka skrajna bieda jeszcze istnieje. A jak jest tutaj na terenie naszego powiatu? Te rodziny, które zostały zgłoszone, czy to rzeczywiście są ludzie żyjący w jakimś skrajnym ubóstwie? U nas większość rodzin to są osoby samotne, osoby starsze, które naprawdę tej pomocy potrzebują. Dwa przypadki mamy, to już jest taka skrajna bieda. W jednym przypadku pan utrzymuje się z
z dochodu miesięcznego 40 zł. I praktycznie nie ma tam niczego, ale mamy to szczęście, że darczyńcy po prostu są tak hojni, że chcą wylewki robić, bo no nie ma jeszcze toalet, nie ma łazienek, nie ma nawet miski do mycia. Nie ma światła, nie ma wody. W tej chwili już wszystkie rodziny zostały jakby zdjęte ze strony Szlachetnej Paczki, bo w momencie, kiedy darczyńca przyjmuje rodzinę, więc tej rodziny nie widać. Natomiast no nie są to rodziny, nasze rodziny nie są roszczeniowe. Darczyńca ma za zadanie trzy najważniejsze potrzeby, które wolontariusze wpisują, zapewnić. Natomiast pozostałe typu środki czystości czy żywność trwała, to są już po prostu jego dobra wola, jeżeli, czy prezenty. Ale nasze rodziny są tak bardzo skromne, że czasami rezygnują z prezentów, mówią, jak dostaniemy tą żywność i środki czystości, to wystarczy, tak, albo pralka, bo komuś się zepsuła, albo lodówka, bo też taka potrzeba jest. I tak. Nawet rodziny nie chcą coś nowego, może być to używane. Tak. Nawet meble mogą być używane, telewizor może być taki jeszcze stary, ale żeby działał. Także to jest piękne, że czekają na coś nowego. No, mamy kilkoro dzieci niepełnosprawnych w rodzinach i no, tam najwięcej to potrzeba właśnie tych pampersów czy chusteczek nawilżających, nawet mleko dla dzieci. Proszę mi jeszcze powiedzieć, bo też na stronie Szlachetnej Paczki można przeczytać, że to jest taka akcja, która ma za zadanie pomóc, ale ma też za zadanie dać tym rodzinom taki impuls, żeby jakoś trochę się, nie wiem, może w sobie zebrały i starały się z tej biedy wyjść. W jaki sposób to się dzieje? Ja mam taką rodzinę i w tym roku mam też tą rodzinę i właśnie, że ojciec, mimo iż sam jest chory, bo jest po dwóch operacjach nowotworu, znalazł pracę, pracuje. Także to jest piękne, że właśnie nie czekają na pomoc, na paczkę, tylko szukają, żeby coś w tej rodzinie zmienić, żeby polepszyć byt tej rodziny. Tak jak ksiądz Stryczek powiedział, my mamy dać ludziom wędkę, żeby tą rybę złowili, ale w niektórych przypadkach niestety musi być ryba. Bo jeżeli dwoje dzieci z niepełnosprawnych w domu, które wymagają całodobowej opieki, to ani matka, ani ojciec no nie mogą podjąć pracy, bo są też właśnie takie przypadki, że rodzina cały czas liczy na pomoc, na przykład gopsu czy mopsu, jest już do tego przyzwyczajona i tylko wyciągałaby rękę, a Szlachetna Paczka, jak sama nazwa mówi, to jest dla ludzi szlachetnych, to są ludzie, którzy mimo swojej biedy, no chcą się podnieść. Niezawiniona bieda. Ja bym powiedziała, że jest to taka bieda niezawiniona. Wśród darczyńców mamy rodziny z Lubaczowa, gdzie cała rodzina po prostu wybrała naszą paczkową i kupują naprawdę. Czasami te potrzeby są duże. Służby mundurowe tutaj musimy pochwalić, bo Straż Pożarna co roku jeszcze na finale samochodami. Panowie nam pomagają, bo wśród wolontariuszek są same kobiety. Te pudełka są nieraz bardzo ciężkie. Pomagają harcerze. Mamy również policja. Straż Graniczna w tym roku dołączyła do grona darczyńców, Urząd do grona bohaterów. Lubaczów już drugi rok też pomaga. I też Futbol Akademia, trampolina. Biegacze, nie chciałabym nikogo pominąć, więc może przynajmniej motocykliści bardzo hojnie tutaj się włączają. Liceum ogólnokształcące, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lubaczowie, Zespół Szkół w Lubaczowie, no i szkoły. Szkoła w Lisich Jamach, w Krowicy Samej, w Młodowie, w Dzikowie, w Rudzie Różanieckiej, szkoła numer 2 w Lubaczowie, fitness klub Batuka, Geobud. Ale mamy również darczyńców z zagranicy. Magazyn znajduje się tutaj w rynku. Mamy od Biblioteki Pedagogicznej i od Ośrodka Doskonalenia Zawodowego pomieszczenia, w których będziemy te paczki przyjmować. O już od poniedziałku
I do rodzin dotrą w sobotę, w niedzielę, 9-10 grudnia. Wtedy właśnie będzie finał. Porozmawiajmy o bezpieczeństwie. Możesz mieć na nie wpływ. Spotkanie pod takim hasłem w miniony piątek w Oleszycach zorganizowali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie. Tym razem główną tematyką był problem przemocy w rodzinie. Spotkanie zorganizowano w sali miejsko-gminnego Ośrodka Kultury w Oleszycach. Uczestników powitał pierwszy zastępca komendanta powiatowego policji w Lubaczowie, nadkomisarz Janusz Mokrzycki. Na spotkanie przybył m.in. zastępca burmistrza Oleszyc Robert Brudniak, a także dyrektorzy miejscowych szkół oraz przedstawiciele gminnych ośrodków pomocy społecznej z terenu działania komisariatu policji w Oleszycach. Zasady działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa przybliżyła młodszy aspirant Monika Tomczyszyn-Pachołek. Komendant komisariatu policji w Oleszycach podinspektor Robert Sobolewski przedstawił z kolei oraz omówił dane statystyczne dotyczące problematyki przemocy w rodzinie. Problem niestety wciąż istnieje. Omówiono również działania podjęte przez policję w celu realizacji wniosków i rekomendacji z marcowej debaty. Swoje wnioski i uwagi zgłaszały także przewodniczące zespołów interdyscyplinarnych z Oleszyc, Starego Dzikowa i Wielkich Oczu. Na koniec spotkania sierżant sztabowy Mateusz Maś zaprezentował zebranym antynarkotykową walizkę edukacyjną oraz omówił zagadnienia związane z profilaktyką dotyczącą zażywania środków psychoaktywnych, szczególnie wśród młodzieży. Przez te oczy zielone, oszalałe. Telewizja Lubaczów zaprasza na transmisję na żywo z koncertu zespołu Akcent 4 grudnia o godzinie 16 ze Szkoły Podstawowej w Łukawcu. Koncert organizowany jest w ramach akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Transmisja będzie prowadzona na naszej stronie internetowej www.lubaczow.tv. 2 grudnia o godzinie 15 w Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie uroczyste losowanie kolejnej edycji loterii Autolokata 10 Banku Spółdzielczego w Lubaczowie. Głównymi nagrodami są tym razem mieszkanie na rzeszowskim osiedlu Apartamenty Zamkowe oraz Toyota Yaris. Losowanie będą mogli Państwo obejrzeć podczas transmisji na żywo, którą przeprowadzi Telewizja Lubaczów. Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Ratownik z Choryńca-Zdroju zaprasza na mikołajkową akcję zbiórki krwi w Goku w Choryńcu-Zdroju 3 grudnia w niedzielę w godzinach od 9 do 12. Szczególnie potrzebna będzie krew grupy 0 RH- dla Marcina Szymeczko. Miejski Dom Kultury w Lubaczowie zaprasza na koncert Zaczarowany świat opery, operetki i musicalu z okazji kolejnej rocznicy nadania domowi imienia Aleksandra Sasbandrowskiego. W programie przeboje operowe, operetkowe i musicalowe m.in. Straussa, Offenbacha, Verdiego, Czajkowskiego czy Bizeta. Wystąpią Karolina Wieczorek i Marcin Kotarba. Koncert 2 grudnia w sobotę o godzinie 17.30 w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie. Wstęp bezpłatny. To wszystkie wiadomości na dziś. Zapraszamy na kolejne wydanie naszego serwisu. Serwis sponsorują autoryzowana stacja naprawy pojazdów Autotest w Lubaczowie. Naprawimy, zatankujemy, umyjemy wszystko szybko, tanio i profesjonalnie. Serwis sponsoruje firma Chemifarb Wiesław Nawrot. Tu kupisz m.in. farby, dywany, panele podłogowe i wykładziny. Serwis sponsoruje firma Univers, krajowy i międzynarodowy przewóz osób Beata Mazepa, oferujący usługi przewozowe na terenie kraju i całej Europy. Jeden telefon i ruszasz w świat.